czy ma jakieś życzenia co do zapowiadania go. Powiedział, żeby było skromnie i krótko. Kiedy byłem niedużym chłopcem, wynalazłem taki kącik w radiu. Jeśli mnie pamięć nie myli, to to było w powtórce z rozrywki, który się nazywał Kantor Wymiany Myśli i Wrażeń. Później, kiedy już byłem dużym chłopcem, trafiłem tutaj i okazało się, że tu jest takie miejsce właśnie. Takie miejsce, gdzie się wymieniamy myślami i wrażeniami. Miejsce, które ja osobiście nazywam przystanią wolnych myśli, dobrych słów i szlachetnych dźwięków. I jeżeli ma być krótko i skromnie, to powiem, teraz jest czas na wolne myśli, dobre słowa i szlachetne dźwięki. Nogi mi się trochę trzęsą, bo jeżeli się zna artystę jeszcze z dzieciństwa, to jest to pewne przeżycie zapowiadania go. Pan Andrzej Garczarek. Bardzo ci dziękuję. Lepiej nie można było. Bardzo dziękuję za miłe, życzliwe słowo. Przyjechałem do Wrocławia bardzo daleka, z Giżycka. Jechałem cały dzień. Nie po to, żeby się użalać nad sobą, ale nie mogłem się doczekać, kiedy ten pociąg mnie do Wrocławia przywiezie, gdyż kiedyś do Wrocławia przyjeżdżałem częściej, ale już z bliżej, bo z Warszawy i w Teatrze Kalambur wrocławskim, który przez jakiś czas był takim bardzo przyjaznym dla mnie miejscem. Śpiewałem swoje pieśni, piosenki w tym Teatrze Kalambur, w oficynie Teatru Kalambur ukazała się książeczka z moimi piosenkami, książeczka właściwie nieosiągalna, nakład już nie ma tych książek, ale to piękny ślad moich wizyt w Wrocławiu, w Teatrze Kalambur. No ja z wiarą w kulistość ziemi i przewodnią rolę słońca śpiewam te swoje piosenki od dawna, przyznaję się do ich autorstwa. Pisałem je i śpiewałem przez lata całe z wiarą, że to zajęcie ma jakikolwiek sens. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, dzisiaj, kiedy ten merkantylizm, komercja rozpycha się właściwie, wciska się w każdą sferę działalności ludzkiej, nawet tak subtelnej jak twórczość. Myślę w dalszym ciągu, nie tracąc być może frajerskiej wiary, że w niektórych sytuacjach przyzwoicie napisany tekst i nieźle zaśpiewany może rzeczywiście choć troszeczkę zmienić świat i ludzi. I jak się rzekło, z tą frajerską wiarą zapraszam do wysłuchania tych kilku piosenek. No nie sposób zaśpiewać wszystkie, jakie mam, bo jest ich sporo. Także to jest wybór z konieczności. Ale myślę, że wybór w jakiś tam sposób piosenek, które się rymują z tym, co się dzieje za szybą, za oknem. Coś, o czym myślimy dzisiaj. Może rozpocznę na dobry początek taką piosenką Cudna żegluga.